No dzień dobry, witam wszystkich sympatyków gry Broken Ranks na moim kanale Ja jestem oczywiście Pontonik i w dzisiejszym filmie kontynuujemy naszą niesamowitą przygodę w świecie Broken Ranks Jezus, patrzcie jak to ładnie w ogóle wszystko wygląda po Bardzo mi się podoba i można chyba świnie gonić, nie? Tak jest, a chodź tu no. Witam wszystkich serdecznie, jak miło mi jest Was powitać w kolejnym odcinku na moim kanale Paru osobom mówiłem, że będzie odcinek w niedzielę Niestety troszeczkę mi się życie pogiełłasiło, musiałem ugasić pożar W skrócie, w finałowym momencie tej historii biegłem przez las w środku nocy bez samochodu <laughs> Pojechałem samochodem, wracałem na pieszo. Więc e, było trochę rzeczy do roboty przez, przez ten weekend. Ciężki to był weekend ogólnie Film mi się urwał jak leżałem w róże. E, zaczynamy quest od Romana w dzisiejszym filmie. Witam, szukam jakiegoś zajęcia. E, na początku wam powiem o czym jest ten quest, żebyśmy wiedzieli, czym będziemy dzisiaj się... Bawili tutaj, e, jaką fabułę będziemy mieli. W skrócie, Roman chce być e, z, tutaj z i chce rządzić tą wioską. No, ogólnie to Roman ma takie całkowicie totalitarne poglądy. Troszeczkę, troszeczkę mu odwaliło od tej absubówki, e, którą w poprzednim odcinku nam jeszcze dał. Między o to chodzi, jeszcze są inni tutaj. O, właśnie, możemy zaraz zapytać ludzi, co, co sądzą o Romanie. Pani, na przykład, Marcela, co sądzi? O, tutaj Tomuś! No, kolejny Tomuś! Widzowie, Tomuś jest jakimś patronem tego kanału w ogóle chyba. Zobaczcie, w każdym odcinku musimy go spotkać. I to za każdy raz jest inna osoba, żeby było zabawnie. Twórcy tej gry. Dlaczego, dlaczego jest tyle Tomków w tej grze? Kogo byś chciał na Sołtysa? Roman będzie świetnym władcą. Roman nas poprowadzi ku lepszemu życiu. W ogóle Roman wygląda strasznie jakoś jak pewien warmianin, mam wrażenie. W porządku, ruszam do miasta. Ogólnie ten quest chyba nie jest zbyt ciekawy, bo tu chyba nawet nie będzie walk, więc tak go tylko przelecimy szybko. Potem pójdziemy robić coś ciekawszego. Na przykład będziemy bili gobliny. To jest mega fajne. I w dzisiejszym odcinku, tak jak wam wspomniałem, będziemy używali tylko kopnięć. I w ogóle ja mam taki plan, żeby tego Sheeda troszeczkę tak pokręcić tutaj i porobić mu wyzwanie. Na przykład w jednym odcinku mogę tylko kamieni używać, potem w kolejnym mogę tylko z łuku strzelać. To zrobić być całkiem dobry pomysł, nie? Tak, żeby sobie troszeczkę rozmaicić tę serię. Tutaj Soczeka chciał być naszym znajomym. Niestety mamy już full slotów. Jak kupię platę, tutaj pododaję nowe osoby. E, póki co tak wygląda nasza ekipa znajomych. ma wszystkich, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mówiłem Wam ostatnio, że ten odcinek będzie troszeczkę bardziej tropikalny, zrobimy sobie jakiś challenge i tak dalej. Wiecie co? Jest jest jeden problem, bo e, atakowania graczy nie mogę za bardzo robić, bo PvP ponerfili w tej grze. Ja też muszę znaleźć jakiś sposób. Mam już pewien Mamy już taką pewną wizję, jak tutaj zrobić to oranie graczy. E, będzie trzeba troszeczkę bardziej wykazać się sprytem, e, ale póki co stwierdziłem, że będziemy jednak grali na tym szydzie, bo e, z prostego powodu, jakbym pomyślałem sobie, że jeżeli teraz mam się lognąć w ogóle na barbarzyńce i swoim wielkim młotem tłuc ludzi albo e, no jeszcze ludzi spoko w sumie, tłuc jakieś potwory i robić jakieś challenge, wiecie, tak, tak jak za dawnych czasów w ogóle z czapy, że ja tutaj sobie prowadzę, bo, bo wiecie, bo ja ostatnio numeruję odcinki z Broken Ranks'a e, i to jest na przykład odcinek chyba czwarty teraz, albo trzeci, zależy jak ja tam to po ponumerowałem więc ja sobie teraz numeruję odcinki z Broken Ranks'a i mam wrażenie, że fajnie zachować taką tutaj chronologię, że na początku gram sobie tym Sheed'em i nim będziemy sobie jakieś challenge niedługo wykonywali, jak już będziemy mogli troszeczkę więcej tą postacią osiągnąć, na przykład będziemy mogli sobie pójść na Hershta, e, tak, taki chyba pierwszy, e, pierwszy punkt kontrolny i będziemy mogli potem tego Hershta właśnie na Sposoby bić, to może być mega spoko i dopiero później, jak ja będę sobie levelował tę postać. Ja teraz specjalnie nie level. Nie wel, ja teraz specjalnie. Nie, ja teraz specjalnie jej nie, nie, nie level. Jakie trudne słowa są w tym języku polskim? Ja troszeczkę specjalnie jej nie levelowałem jakoś wysoko, żeby móc te questy robić na takim ciekawszym poziomie. A nie, że wiecie, że robię teraz quest na szósty poziom, mając 40 level czy coś, więc ja sobie powoli będę tę postać wbijał. Jak na przykład, nie wiem, wielki Bambosz, to jest mój barbarzyńca, którym sobie kiedyś chwilkę grałem, bo myślałem, że będzie tak samo fajny jak Magognia, ale Magognia jednak jest. Lepszy pod grę solo, Tak mi się wydaje przynajmniej dzięki temu, że atakuje pierwszy po prostu. Mi chodzi o skrócenie czasu animacji. Barbarzyńca jednak jeszcze musi kilka shotów dostać. Eee, gdzie jest Roman? Czemu szukał Romana w jego domu? Jak ładnie w ogóle tutaj jest. Patrzcie, jest Romans 2D tutaj. Ej, e, youtuberzy, którzy chcieli robić e, ciekawostki. E, Beloci i chyba tato, tak? E, macie ciekawostkę, jest Romans 2D tutaj e, w środku. Oglądałem wasz podcast przez chwilę dosłownie, a, ale właśnie o tym mówiliście, więc więc tutaj, e, tu jest Roman, tu jest Roman, to możecie sobie użyć jako ciekawostki w odcinku, jakby ktoś mnie oglądał z was. Więc ja sobie miałem tego barbę, on ma tam 20. któryś poziom e, i jak już 7 dobije 26. poziom, to odblokujemy sobie również barbarzyńca jako grywalną postać na cały odcinek. Póki co będę sobie pewnie tam skakał po tych postaciach, coś wam pokazywał. Na przykład na mosiu, teraz bn 61 poziom. Myślę, że mogę się tym tutaj pochwalić teraz. Bardzo ładną koszulę ma ten gościu. Jak już będę miał 26 level, to wtedy odblokujemy sobie tego barbę jako grywalną postać i będziemy mogli cały odcinek mu poświęcić i robić też jakieś challenge na nim. Wydaje mi się, że to troszeczkę fajny sposób, tak, tak sądzę. Okej, okay, szpadel i brudne rękawice, dobra. I teraz musimy chyba iść tam na górę. Ogólnie co tu się dzieje? Idziemy teraz zakopać żonę Romana. To zaufajcie mi, o to chodzi w tym kwestii. Ej, czemu się zrobiło tak ciemno? Czy to mi się zrobiło ciemno na monitorze? Ej, słońce zaszło? Tak w ogóle to chyba mam kamerę trochę z miejscu, nie? No, więc, więc właśnie o to chodzi. No i jak później na przykład sobie wbijemy ten 60, któryś poziom na Shidzie, no to też będziemy sobie jakieś 8 robili challenge. Tutaj może akurat zrobię wyjątek, bo Mosi to jest moja główna postać, myślę, że czasami jednak będzie fajnie wskoczyć na coś ciekawszego. Więc w skrócie te wszystkie challenge będziemy po prostu na początku robili sobie na Shidzie. bo... Chcę zachować jakąś taką chronologię zdarzeń na tej serii, tak, tak mi się wydaje, że nie chcę tutaj mieszać tych postaci. Może po prostu też chodzi o to, że o wiele lepiej mi się nagrywa e, te serie z questów e, i po prostu taką pogadankę troszeczkę podcastową do Broken Ranksa niż, niż robi się jakieś dziwne rzeczy z kalkulatorem i z wiecie, z kołem fortuny. No może, 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 o to chodzi, może po prostu wam daje taki argument, że chcę odblokowywać postacie jak w Tekenie, a tak naprawdę to po prostu y, lepiej mi się nagrywa to. Może, może tak jest. No nie ukrywam, że, że coś tu może być dzialką prawdy w tym. Dobra, no ogólnie znaleźliśmy tam żonę tego, tego, Romana. No i teraz właśnie idziemy tego, skończyć tego quest'a. Tak, w tym quest'ie nie było żadnej walki, to jest najciekawszy odcinek, jaki nagrałem w historii, jak zawsze. No i teraz sobie tutaj ogólnie mówimy. Cześć Roman. Roman, ty się upieczesz w tym swetrze. Roman został przywódcą wioski. Jak widzicie, już zagonił chłopów do roboty. Teraz ta wioska naprawdę odżyje. E, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, szanowni państwo, co my tu mamy? Przede wszystkim mamy level up, mamy siódmy poziom, więc to jest bardzo fajna opcja. E, no dobra, no to co? To myślę, że sobie damy troszeczkę zręczność, bo <noise> chcę, żeby ten shit był jak najbardziej zręczny, żeby wszystko trafiło nim. E, no i dajmy sobie, skoro dzisiaj tylko kopiemy, to dajmy sobie kolejny poziom front kicków. I co my tu możemy zrobić? Mi się wydaje, że skoro robimy let's play z Broken Ranks, to może jakieś takie zleconko nam się jakieś odblokowało. Co? Na przykład problem z Zedami. No to, to brzmi na, nawet, nawet interesująco. Psia Sfora o na przykład. No dobra, idziemy po prostu zobaczyć co są za, za zalecenia, bo ja chcę to wszystko wymaksować tutaj. Jeżeli chodzi o questy główne, e, zadałem Wam w poprzednim odcinku pytanie, czy robimy te questy na odcinku, czy czy sobie zostawiamy jednak e, na, na coś innego, na przykład na streamy właśnie, no, no w sumie właśnie powiedziałem. Więc e, zostawimy sobie to na streamy, ja póki co mam dużą blokadę w ogóle powiem Wam szczerze, żeby odpalić streama jakoś kurde bere, no nie wiem. Głupio bym się czuł, powiem wam szczerze, to jest taka chyba, taka chyba troszeczkę tutaj zmiana charakteru, jakaś mutacja jak w nadeszła. Ale to jest tylko do pierwszego live'a. Jak odpalę pierwszego live'a, już za chwilę pogadamy, to już myślę że będzie w porządku, tylko póki co jakoś się przemóc nie mogę. Podoba mi się w ogóle to, jak ja do was gadam i ta moja postać gdzieś biegnie nie wiadomo gdzie po prostu, nie? Bo ja tak biegnę przed siebie, mając nadzieję, że dobiegnę do celu. Chyba podświadomie za to strzałką podążam cały czas. Panie Godrew, czy pan ma dla mnie już psa na tym poziomie? Siódmy level! zajebiście, jeszcze raz na niego stać. Właśnie, przygotowałem się do odcinka. Jak widzicie, mam tutaj. O kurde, ja tu mam itemów. Ło, wow, lepsze niż moje. 13 PRZ, ale tracę troszeczkę siły. Nie, ale chyba spoko. Chyba spoko, tak mi się wydaje. Trochę mnie będę bił, ale będę więcej wytrzymywał, to dobrze. E, I wezmę sobie... O, jak widzicie, mam kawałek dzbanka, banka i zdrowia. E, dziki kapciu poziom szósty. Kupiłem sobie to przed filmem i mogę sobie teraz to ubrać. I teraz wyglądam jak badas. Ej, fajnie, że w ogóle te bronie są takie duże naprawdę duży dban. Dobra, idziemy do Reto, Reto nas zaprasza właśnie na koncert, musimy tutaj ubić Minotaura, tak naprawdę musimy odnaleźć siekierę, mega, mega przykre, mega przykre to jest, e, wiecie co, ja chyba zaraz pójdę po prostu herszta kopać, tak mi się wydaje i zobaczymy, zobaczymy w którym momencie padnę, ej, możemy zrobić taki challenge w tym filmie w sumie, idziemy tłuc herszta i zobaczymy ile, ile razy muszę paść, żeby tego, o, dzięki, dziki kapciu, pozdro, siema, pozdro, pozdro serdecznie, Nis, Nisimir, pozdrawiam serdecznie cieplutko, jo, jo jesteś na filmie, e, tak, no, pójdziemy kopać zeda i zobaczymy, ile razy musimy upaść, żeby go pokonać w końcu, będę go kopał tak długo, wiecie, będę po prostu, o, co tu się dzieje, dzień dobry, szanowny, szanowni państwo, witam was serdecznie, a gdzie ja tą siekierę mam znaleźć, tam jest ta siekiera, skubana się ukryła, czy mnie widać w tym kadrze, widać mnie w tym kadrze, ale jakiś taki duży łeb dzisiaj mam, Czemu ja mam taki duży łeb dzisiaj. Byłem w ogóle u Barbera, ale to chyba nie przez to, no kurde, nie wiesz czy się Jak Jakoś tak powinienem siedzieć chyba. Oddamy te siekierę po prostu i po prostu pójdziemy bić, bić Hershta, Zobaczymy. Jeżeli będzie to niewykonalne, że ja zobaczę po prostu, że no wiecie, no, ginę nas strzała, no to sobie odpuścimy. Ale wydaje mi się, że ja jestem w stanie go zrobić. Może nie za pierwszym razem, a ja chcę tylko kopać. Yy, dobra, chwila. Ja nie mogę tak robić. Czekajcie, 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 bo ja w tym odcinku. Dobra, to już w ogóle pierwsza runda to jest stracona. Dobry początek walki. Muszę sobie ustawić taktykę przecież. Patrzcie, jak w ogóle fajnie kopie. Tak mi się podoba kopanie. Tej postaci. Dobrze, że kupiłem ten zbanek w ogóle, nie? To <laughs> możemy go wykorzystać dzisiaj. Robimy sobie taktykę. Eee, czwarta taktyka, weźmy tylko kopniaki. Powiem wam szczerze, że Shit w ogóle jako postać jest niesamowicie przyjemna. Mi się tak fajnie tą postacią gra. Dlaczego? Dlatego, że ma po prostu fajne animacje. Ma bardzo fajne animacje i dobrze, dobrze się nim kopię. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zaraz podbiegnę do niego. Ale ci skopię dupę. A masz! Ciach, ciach! Oj, oj! No, no dobra. Nie bijemy zbyt dużo tymi kopniakami, jednak. Dawaj. A masz, trochę dużo kondycji to zjada, dlatego dobrze, że dałem sobie 4 punkty w kondycję. No i właśnie ja tak myślałem, żeby tę postać, w ogóle tego Shida, zrobić w jakiś taki pokręcony sposób. Na przykład wiecie, nawet poza metą, niech on nie będzie najlepszy na świecie, ale zróbmy jakiś taki build, którego nie widzieliście na YouTubie. Bo przede wszystkim chcę, żeby też to było dla Was fajne do oglądania, więc na przykład jakieś maksowanie kopniaków, albo maksowanie kopniaków i potem... No Zobaczymy jakie tu mam jeszcze spele, bo właściwie to nie wiem jakie tu mam jeszcze spele Ale no zobaczymy co z tego wyjdzie, no może może będzie fajnie I dawaj, i biegniemy, i będziemy go kopali A masz! Dziab, dziab! Dziab! Dziab, dziab! Nie, moim zdaniem naprawdę spoko damage Dobre kopniaki, to mi się podoba Tak się zastanawiam czy jakiś wątek zgubiłem e, Wydaje mi się, że wszystko powiedziałem co chciałem Ale, ale całkiem całkiem sporo rzeczy dzisiaj powiedziałem, w ogóle jest jakiś taki słowotok To jest dobre wiecie, jak się nie nagrywa parę dni i potem się wróci do nagrywania, to jest więcej do powiedzenia, niż jakbym nagrywał kilka odcinków pod rząd. Na przykład, to jest zawsze dobra, dobra opcja, zrobić sobie taką chwilową, właśnie przerwę. Jak widzicie po moim kanale, przerwy dobrze mi robią, na przykład dwa lata. Więc, więc, tak, tak, was się o to chodzi. Dobra, idziemy oddać te siekierę w końcu. A tak w ogóle, to jeżeli chodzi o oddawanie siekier i innych przedmiotów, no to mamy dzisiaj do oddania gest władcy. Tutaj, do jednego szczęśliwca, który wygra losowanie, więc dzisiaj pod koniec tego filmu zrobimy sobie losowanie. Więc Możecie oglądać do końca i dzisiaj, już kolejną, e, kolejną rzecz daję na giveawaya i się wylogujemy na chwilę stąd e, i wam pokażę o co dokładnie chodzi. I tutaj, sponsorem tego teleturnieju jest RWS, nasz najlepszy wspierający na kanale. Pamiętajcie, RWS to jest totalny kod e, i ma dzisiaj do rozdania brasary dla was. Więc e, jakby zapytałem, czy, czy, bo pozosta dostałem to właśnie wczoraj, e, w godzinach popołudniowych. No i zapytałem, czy mam sobie to zostawić, po prostu sprzedać, czy, czy założyć na jakąś postać, czy mam oddać na losowanie. Powiedział, że obojętnie, więc stwierdziłem, że brasary jako tako nie są mi potrzebne. Więc macie takie brasary do wygrania dzisiaj w losowaniu, i jeszcze macie na tych brasarach, słuchajcie, suborba. I tak się zastanawiam, czy ja wam chcę oddać brasary z suborbem, czy osobno brasary i osobno suborba. Więc wydaje mi się, że zrobimy to w ten sposób, że gest władcy trafia dzisiaj. O, ten gest władcy. Trafia dzisiaj razem z suborbem Potato do osoby, która wygra na koniec w blosowaniu. a brasary rozlosujemy sobie osobno. Ja tego suborba wyjmę stąd, i po prostu osobno suborba i osobno brasary rozdam dwóm osobom w kolejnej filmie, żeby wygrać, co trzeba zrobić? Trzeba napisać oczywiście tylko słówko w komentarzu. Słówkiem dzisiaj jest słowo... Słowem kluczowym jest Demogorgon. Kto oglądał Stranger Things, ten wie o co chodzi. Demogorgon słowem kluczowym. I jak napiszecie w komentarzu Demogorgon, to możecie właśnie wygrać albo suborba z większą siłą ataku, gdy ciężko ranny, albo brasary, więc dwie osoby będą szczęśliwe. Więc, więc tak, Demogorgon w komentarzu i trzeba subskrybować kanał. To jest jedyny warunek. A my wracamy do naszego Sheeda. Będziemy dzisiaj kopali na w tym odcinku na to wychodzi. Chociaż, chociaż zobaczymy. Wiecie co? Zrobimy tak. Mam taki pomysł, żeby też było troszeczkę ciekawiej, bo tak teraz sobie pomyślałem, że co to za radość skopania tego herszta w nieskończoność. E, nogi, nogi by mi tutaj spuchły. Więc zrobimy trzy szanse. E, będziemy go kopali trzykrotnie po prostu. Czy ja mam hajs na trzy psy? Nie mam hajsu na trzy psy. No dobra, no to jeżeli nie mam hajsu na trzy psy no to, no to pies zginie i już nie zrespi się drugi raz, chyba, że zarobimy na niego. Chociaż w jak sprzedam jakieś temy to może jeszcze jednego sobie kupię, bo tylko 13 monet mi brakuje. Będziemy tego Hershta kopali trzykrotnie, jak w Mario i po prostu, jak stracimy trzy życia, to... Przegrywamy i kończymy odcinek. Nie uda się pokonać Hershta w takim razie. Zobaczymy w ogóle, czy ja jestem, czy jestem w stanie w ogóle go pokonać, bo ja tak sobie entuzjastycznie podchodzę do tego, że o, będziemy kopali Hershta, a się okaże, że na pierwszej grupce zaraz padnę. A i tak może być, tak szczerze, oni są dosyć silni. Ja jeszcze chcę ich kopać, Boże, nie. To nie jest, to nie jest instancja na mój poziom. Spokojnie, Wilczur, bierzemy, musimy go nazwać jakoś. Dawaj, a masz. Ten wilczur jest moją jedyną nadzieją. Ja mogę mu osłabiać, yy, czy mogę mu zwiększać szanse na trafienie tymi kopniakami, yy, ale mam wrażenie, że yy, no te kopniaki to jednak nie biją zbyt dużo, zwłaszcza że sobie siłę troszeczkę obniżyłem zakładając rękawiczki. Yy, oj, no jest, no jest źle. <śled> Może jednak zrezygnuję z tych kopniaków. Ale powiedziałem to na początku odcinka. Jak ja chciałbym, ja chciałbym kopać tego Hershta, No co to za radość z pokonania tymi pięściami? Kopać chcę. Dawaj, wilczór. No nie no, to jest, nie jest najlepszy pomysł. Muszę, muszę szybko wymyślić plan B. Yy, Zaraz dzwonię do fagaty. No dobra, czekajcie, bo tego też nie mogę. Ja, ja się nie poddam, dobra, słuchajcie. Wiecie co? S nic się nie przejmujcie. Co prawda nie ma kondycji. Wilczur pokona tę grupkę. Na, na pewno pokonamy tego hershta, jestem przekonany. Yy, dobra, no, przynajmniej zobaczymy, ile nam brakuje do pokonania tego hershta. W kolejnym odcinku zrobimy sobie kolejnego questa. Ten umiera, więc idziemy jeszcze bić tego. Zrobimy jednego mocnego kopniaka i idziemy w defa. Pach! No i teraz tylko się obronić. Jestem shidem, unikam wszystkie pociski. Tak jest. Coś, nie, coś potrafię. Idziemy teraz. Tak jest, dobrze, pies go pogryzł. E, ile to kosztuje? 22 kondycji, dobra, to nie mogę tego rzucić. Powiedzmy, że mogę debufować, damy mu debufka jeszcze. Myślę, że debufki to jest coś, co mogę zrobić. Będę kopał i krzyczał. Będę jak typowy. <ścoughs> nie będę obrażał w tym filmie żadnych partii politycznych, ani grup sportowych. E, dobra, nie uda się pokonać hersta kopniakami, ale mam jeszcze pewien plan. Mianowicie, pójdziemy do kowala i kupimy jakieś przedmioty. ma na przykład czapkę na pierwszy poziom. Co to jest za czapka w ogóle? Wejdź w tym, wyjdź, Chusta zdrowia. Idziemy idziemy do Łoberga. Łoberg e, nam sprzeda dobre itemy i będziemy kopali tego hersta z większą siłą. Przy okazji sobie te rękawiczki wymienię e, za chwilę. E, ja chcę, ja, idę wszystko pod siłę. Dlaczego idę pod siłę? Zapytacie. Dlatego, że nasze kopniaki, co odkryliśmy w poprzednim odcinku, mają. E, Wzór 1,4 siła razy 0,6 zręczność. Dobrze, że w tym odcinku 4 punkty daliśmy w zręczność, jak dostaliśmy level. To świetna decyzja, jak zawsze. Ej, widzowie, w ogóle napiszcie, co wy myślicie o takich głupotach? Bo no to, co ja robię tutaj na tym filmie, to jest marnowanie waszego czasu i puszczanie wam kompletny głupot. Gościwski pomyślał, że odpali kamerę i będzie bił herszta na odcinku, nie? Kopał herszta właściwie. Ale moim zdaniem, właśnie. Z Broker Ranks'a troszeczkę brakuje takiego, w ogóle no Broker Ranks'a brakuje kontentu, to, to jest kropka, nie? To jakby jest mało YouTuberów Broker Ranks'owych. E, myślę, że spokojnie, chociaż z tej gry jest w ogóle ciężko nagrywać, powiem Wam szczerze. Ale dobra, bo, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chyba brakuje takiego kontentu rozrywkowego, żeby nie tylko, wiecie, oglądać bicie tych bossów. Sto razy pokonałem tam szamana. Kto szamana lampa mi spadnie. No, więc wiecie, jakby moim zdaniem... Tak fajnie sobie raz na jakiś czas, oprócz tego właśnie, wiecie, na przykład typu pokonałem 100 razy V2, o to ile można zarobić, nie? Albo tabelka pod mojej postaci. Oczywiście taki content też jest spoko. E, ja sam nawet ostatnio sobie zacząłem pewnych youtuberów właśnie broken ranksowych oglądać. Tak zauważyłem. W ogóle... A gdzie ja... Co ja zrobiłem? Gdzie ja popłynąłem? Zostaw mnie! Nie, total hall Boże, Birski mnie przysyła! Nie, żaden Birski! Wypuśćcie mnie z tego statku! Nie chciałem tu wchodzić! Boże, Gamoniu! Ja nawet nie pamiętam, co ja chciałem zrobić. Po co poszedłem tutaj? Oddać koje Bryskiego, nie, wypuść mnie, wypuść mnie, nie, nie, nie. Herszta miałem kopać w tym filmie. Co ja tu zrobiłem? Okrętowy, na ląd schodzę. O, dziękuję, Boże, wyjdź, wyjdź stąd, nie. Birski, znowu z tym statkiem, jak w Skyrimie się obudziłem. Boże, święty, tych niewolników znowu trzeba było wypuścić. Wychodzę stąd, wybiegam stąd, nie chcę tego przychodzić. Na streamach będziemy to grali w to. Jeszcze trochę i zrobimy streama i przejdziemy wszystkie questy fabularne, będzie 10 osób na to patrzyło. No, ale do czego dążę? Dążę do tego, że chyba czasami właśnie fajnie sobie też obejrzeć takie głupoty po prostu z Broker Ranksa, żeby też sobie puścić to w tło, gdzieś tam sobie, myślę, expić, ja sobie tak to wyobrażam, nie? Że albo właśnie do obiadu to oglądacie, albo sobie gdzieś tam ekspicie w tle um, i po prostu sobie w tle to puszczacie. Zresztą taki też był komentarz, że to jest fantastyczny content właśnie do puszczenia w tle. Um, zaraz wam nawet powiem, kto to napisał. Sprawdzimy sobie komentarze wasze w tym odcinku jeszcze, kopiąc tego herszta, tak mi się wydaje. Ale na początku, na początku ja chcę się tutaj uzbroić, ja bym chciał jakieś dobre przedmioty, pierścieni niestety nie mogę kupić, szkoda, wielka szkoda akurat, a u oberga coś mogę kupić może. Dobra, mamy na przykład chustę siły i myszy na szósty poziom, tylko to jest dosyć drogie, muszę, muszę wypłacić pieniądze z depozytu. Eee, czy ja mam jakieś pieniądze w depozycie w ogóle? Powinienem mieć, taki zastrzyk gotówki, taki o, żeby, żeby nam się źle nie grało, nie, żeby było dobrze w tym filmie, o, pyk, 50 kafli jest moje. To chyba mogę, nie? nie? Nie bądźmy tacy rygorystyczni wobec siebie, że tutaj teraz muszę na tej postaci się złoto, ekspić czy coś. Jeżeli, jeżeli mam tego Mosia po to, żeby właśnie na nim zarabiać pieniądze, e, to wydaje mi się, że mogę spokojnie z tego korzystać, z tego immunitetu i po prostu sobie taką kwotę tutaj pożyczki 50 tysięcy od depozytu wziąć. E, ubieramy koszulę, ubieramy buty i ubieramy chustę. E, a ten pasek jest od dziewiątego, to też nie mogę go założyć. Dobra, szkoda. E, a nakrętka też jest słabsza, dobra. A czemu ja jestem łysa? O, dobra, teraz jestem już nie łysa, Zajebiście. Do boju, dziki kapciu biegnie się bić. Dobra, zobaczmy wasze komentarze. Co się w poprzednim odcinku działo? Co tutaj, co tutaj... Głos ludu jaki był, może tak powiem. No, no i właśnie, o, wyświetliło mi się. Jasper, o, Jasper, Jasper robi cash. Napisał, Twoje firmy to coś pięknego, żeby se leciało w tle. Właśnie tak mi się wydaje, że to nie jest taki zły pomysł, żeby teraz właśnie te materiały z Blockerangs'a Ranks'a były nieco dłuższe. Ehm, bo, bo, bo to chyba... Chyba mi się wydaje, to jest lepszy kontent, mimo wszystko, niż, niż taki krótki, dynamiczny. Tak, tak mi się wydaje. Że, że jakoś lepiej się czuję w tym kontencie. Dobra, idziemy bić tych, pyk, lecimy, kopiemy, zobaczymy, jak się dużo zmieniło. No teraz nasza postać wygląda <laughs> całkiem, całkiem nieźle. Idź, i kopiemy. To, no, że ona jest dziewczyną, dodaje nieco u tej serii. Ten już ma debuffa. Aha, on ma tego debuffa na jedną rundę, no tak. No nie, no te kopanie nie robi zbyt dużo, nie? Jakbym dał więcej w siłę, gdybym dał więcej w siłę, to bym, to bym może rzeczywiście coś tutaj więcej robił. No, po 23 im bije, to naprawdę słaby damage. Dobra, bierzemy sobie obronę, już nie mamy jak atakować. Cholera, chyba zaraz zrezygnujemy z tych kopniaków, wiecie. To, to, to naprawdę był dobry pomysł przez pierwsze pół odcinka. Ale ja biję za mało. A myślę, że możemy spróbować tego herszla po prostu bić z tego dzbanka. Chyba zmienimy zasady challenge'u zaraz. No bo to widać, że to nie wyjdzie, nie? To taka jest droga do nikąd, trochę. Myślę, że sobie powtórzymy challenge z kopniakami po prostu w przyszłych odcinkach. Ja też sobie troszeczkę pod expię tę postać. A teraz może po prostu spróbujmy tego hashta zrobić z pięściami. Zobaczymy, czy to po prostu wyjdzie. Tutaj na przykład taki bardziej, myślę, negatywny komentarz. O nie, on ma tą tarczę. E, to taki bardziej, myślę, bardziej negatywny e, komentarz. E, tyle lat grania i dalej tkwisz na etapie Mario i HV1. Tutaj Arconix zauważył. O, co się wydarzyło. Hersh mnie pokonał akurat jak na ironię. Dobra, wiecie co? Walić te kopniaki, walić te kopniaki. Jak już padłem, to koniec. To idziemy bić się teraz pięściami już. Zwłaszcza, że ja chyba się zrespię w szpitalu. Oj. No i właśnie odpowiadając na komentarz Arkoniksa, zgadzam się z tobą, ale wydaje mi się, że teraz możecie to zmienić, wiecie, jakby... Wróciłem do tego Broken Ranksa i mając te wszystkie nowe możliwości, czyli te orby, drify, gra, gra, solo, przede wszystkim, to jest, no to, to, to jest game changer ogólnie. Gra solo to jest game changer. Dobra, szanowni państwo, witam was ponownie. Zrobiłem tutaj dosyć spore cięcie w tym momencie. E, musiałem na chwilę tej odejść od stanowiska. E, przy okazji tutaj na czacie spotkali nas ludzie: e, Dziki Kapciu, Pontonik, Oskar, pozdro. MO, pozdrawiam bardzo cieplutko. No i tutaj kumpel.pl jeszcze napisał pozdro, również pozdrawiam. Siema chłopacy, co tam u was? Jak wam życie mija? Dobra, słuchajcie, spróbujemy zrobić. Zrobić sobie tego herscha, myślę jeszcze raz pięściami po prostu, bez już tych kopniaków. Nie będziemy tutaj za bardzo za bardzo wydziwiali, bo, bo ta postać no, jeszcze nie ma nie ma jeszcze takiego doświadczenia, żeby to zrobić bez tego. Więc bierzemy sobie po prostu tak, tę trzecią i będziemy sobie tutaj kombinowali. Poza odcinkiem? Teraz jak już skończę nagrywać ten odcinek, sobie trochę podejście tego Shida Myślę, że w kolejnym odcinku już na tak 10-11 poziom będziemy mieli. Zrobimy po prostu podejście drugie. No póki co po prostu ta postać jest zbyt słaba. Myślę, że to jest w ogóle taki dobry, wyważony format, że o, no ja teraz biję dużo. Dobra, chwila, teraz możemy go zrobić. No tylko jak będzie mi takie krytyki strzelała, no to tak już to średnio widzę bardziej. No, wydaje mi się, że to taki wyważony format właśnie, że zrobić sobie na odcinku jakiegoś quest'a i potem właśnie zrobić jakieś głupoty, nie? Czy właśnie jakiś taki format challenge'owy i tak właśnie to wyważyć, że może zrobić nawet teraz w sumie takie, takie przekminki mnie złapały przez chwilę cięcia właśnie. Sąsiad mi wierci, Boże Święty, wszystko przeciwko mnie, cholera jasna. Zrobić taki broken ranks'owy content bardziej w postaci show, nie? Czyli właśnie trochę quest'a, powtarzam się strasznie, trochę quest'a yy, i potem na przykład właśnie jakieś bicie hashta opiakami, Albo po prostu dostosowywanie, dostosowywanie poziomu challenge'u do levelu naszej postaci. Nie wiem, czy wy też czujecie ten, ten vibe, nie, to flow, z tego, co ja tutaj chcę zrobić, ale po prostu, żeby, żeby poziom trudności challenge'u y rósł wraz z levelem. Czyli właśnie tutaj zaczynamy od kopania Hershta. No nie wyszło, to spróbujemy w kolejnym odcinku to powtórzyć z wyższym levelem. O, a tą grupkę ostatnio klepałem i na nich padłem. No i w przyszłości, właśnie będziemy bijali levele, na przykład, właśnie bić kopniakami, nie wiem, Gregoriusa, nie? Tak. Pierwszy przykład mi wpadł do głowy z jakiegoś powodu, nie wiem czemu chciałem go kopać od razu. Albo właśnie jakieś inne bossy, albo w jakieś inne sposoby. Ja mam mnóstwo pomysłów, jak można w ogóle urozmaicić walkę. Nie chcę wam spoilerować, żeby wam nie zepsuć postu oglądania w przyszłości, ale wydaje mi się, że to jest właśnie super pomysł. I mogę nawet sobie na YouTube. To, to jest w ogóle chwała temu, że są teraz rozdziały na YouTubie i że można po prostu rozdzielić etap, znaczy, materiał na dwa etapy e, i właśnie w pierwszej części zrobić questy, a w drugiej na przykład zrobić jakieś tam challenge e, i można to wszystko w jednym odcinku zmieścić. To jest tak fantastyczne, bo wiecie, na przykład może być tak, ja sobie tak to wyobrażam, nie? Że po prostu widz wchodzi na filma, e, no i on chce obejrzeć tylko jak kopię tego hashta. Nie interesuje go quest, który widział 15 tysięcy razy. Mimo, że ja tam mówię ciekawe rzeczy, myślę, że, że jednak warto obejrzeć cały ten odcinek, bo czasami można się pogubić w tym, co ja tutaj gadam. I to też, myślę, może dodać takiej pikanterii, w sensie... Bo zobaczcie, ja teraz będę bił Hershta. Ogólnie teraz to biję Hershta w ogóle nawet bez challenge'u. Po prostu chcę go zabić. E, mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast e, bicie Hersta samo w sobie nie byłoby, myślę, tak ciekawe, gdybym nie prowadził serii, która jest od początku do końca. Że po prostu jakbym teraz wam wyskoczył, nagle siema, tutaj gruby kluseczka, dzisiaj nagrywamy bicie, bicie wieży barbarzyńcom, którego widzicie pierwszy raz na oczy, to po prostu nie byłoby takiego troszeczkę związania, przywiązania do... Do tego co się dzieje na ekranie, bo to by był taki po prostu. E, Gościu siedzi gra w langsa A jak wam pokazuję cały ten gameplay od początku do końca. Tylko z przerwami na ekspienie, takie typowe, to naprawdę myślę, że to ma więcej sensu. Tak nie wiem. Myślicie podobnie, bo się napisać w komentarzach w ogóle, nie ma tak sygadam, gadam. Ale, ale wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że to ma sens po prostu. Dobra, a póki co, widzę, że ten hersz jest do zrobienia, jakby. Jeżeli wbiję jeszcze po drodze level. A wydaje mi się, że tak, bo mnóstwo zostaje expa za te grupki, zrobimy sobie punkcik w zręczność jeszcze, nie, zręczność na pewno nie, w kondycję i w siłę, tak mi się wydaje, pójdziemy, to wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Obecnie właśnie największym problemem może być brak, brak kondycji podczas bicia tego Hershta, mamy jeszcze dwa życia, więc, więc zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. No jakby właśnie tak reasumując, w ten sposób... Chce mi się to nagrywać, ale jakbym miał to robić właśnie niechronologicznie, to wydaje mi się, że nieco bym się też nudził podczas nagrywania. A tak jest jakiś cel chociaż. Więc to jest zawsze spoko, że nawet mimo tego, że my teraz robimy po prostu, wiecie, jakiś głupi challenge, teraz nie robimy challenge'u, powtórzę, to i tak jakby jest ten progres i w jakąś stronę to po prostu podąża, nie? Więc, więc to jest spoko. Więc nawet nie wykluczam, że może w przyszłości właśnie zapiszemy się do jakiejś frakcji PvP na Shidzie i będziemy, będziemy klepali innych ludzi, którzy też są w innych frakcjach PvP. Nie no, panie Torgers, panie Drygu, czemu wyście panie to zrobili? Czy ja rozumiem, że to jest chyba ochronka nowych graczy, czy coś, żeby to nie było takie irytujące, że biegacie po plaży i was zabije jakiś gościu tam 40 leveli wyżej, ale moim zdaniem, jak, jakbym jakby miał dać opinię w ogóle o tym, z jakiegoś powodu teraz ten temat skoczył, nie, trzymaj się, mordo, kurde, padnie mi zastęp pies, Jakbym miał dać jakąś opinię w ogóle o tym PVP. Ja też może nie do końca jeszcze kumam o co w tym chodzi, bo przyznam szczerze, że się nie interesowałem, więc moja wiedza jest bardzo powierzchowna. Więc ponownie tutaj mogę gadać głupoty, tak mi się wydaje. Więc może nie będę tutaj jakoś super wjeżdżał na ten system. Ale wydaje mi się, że to co było było dobre, tylko jeszcze wymagało poprawek. Że niech będzie to atakowanie każdego gracza, bo moim zdaniem w tego typu grze też o to chodzi, żeby właśnie móc pokazać tę dominację nad innym graczem. Tak, tak mi się wydaje, mimo wszystko. Więc niech to by zostało, tylko ten system półmastera powinien być troszeczkę bardziej skuteczny. Na przykład, żeby była 100% szansa na wyskończenie tego półmastera, czy coś w tym stylu, jeżeli chcemy rzeczywiście chronić nowych graczy, nie? Bo, bo obecnie no jakby ten wymóg, że żeby bić to trzeba ten tryb pokojowy wyłączyć, no to jest beznadziejne, to, to tak mi się to nie podoba. No ale może narzekam, może narzekam, może to jest dobre. Wiem, że to są jakieś bonusy, na przykład, że jak wasza frakcja tam wygra to PvP, no to dostajecie jakiś bonus. I tam potem, nawet nie wiem jakie te bonusy są, tak szczerze, ale no chyba, chyba są w miarę dobre, chyba się opłaca to robić, więc może nie jest to takie złe, nie wiem, myślę, że tutaj osoby, które właśnie korzystają z tego i się biją w tym PvP mogłyby tutaj więcej powiedzieć na ten temat, ja się troszeczkę obawiam, że zaraz padnę, zwiększę to trochę obronę, oni dość dużo zaczynają bić, zauważyłem, nie podoba mi się to, zwłaszcza, że ten pies nie jest taki pancerny, jak bym chciał, ma tylko 350 HP, no ja to tym bardziej, no właśnie, oni bardzo dużo biją, a masz? No, robi się to trudne. Dobra. Oj. No, robi się to trudne. Na szczęście respimy się w instancji. To jest świetna informacja. Pies też przeżył. No dobra, trzecia szansa. Mamy trzy życia, nie? Więc polecimy sobie jeszcze raz. Jak wbijemy level, damy sobie punkty. Chyba jeszcze odblokuję kontrolę oddechu na ósmym. Właśnie. Co mi to daje? PA plus jeden, regeneracja kondycji półtora procenta. A to jest fajne. A to jest fajne to rośnie, tak? O kurde. A to mi się bardzo podoba. Na ostatnim levelu 6% regeneracji kondycji. To chyba dosyć dużo, ale na. Kurde, na ostatnim levelu. jakieś takie. średnio satysfakcjonujące te procenty, nie? Chyba bardziej to PA tutaj dużo daje. Od którego levela będziemy mieli 2 PA? Czy od 13? Dobra, ok. Czyli od 13 levela 2 PA będziemy mogli sobie dodawać. To jest spoko opcja. A tutaj tylko 1 PA. Czyli de facto. Kontrola nam teraz już nie zmniejsza zużycia kondycji, tylko daje większą regenerację. Co jest ciekawe, ale myślę, że. Kurde, nie wiem w sumie, bo w porównaniu na przykład wiecie z tym z unikami, które teraz zwiększają prawie dwukrotnie na ostatnim poziomie tą kondycję, zużycie kondycji, to wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe w endgame'ie. Ale, ale tutaj, jak mówię, trzeba byłoby potestować. Ja póki co, sobie będę wesoło bił te hersty. Myślę, że endgame zostawię innym graczom i wypowiadanie się na ten temat. Mam sobie jeden punkt więcej, może w dystans. On strasznie dużo bije z tego łuku, nie podoba mi się to. Jeszcze chyba debuffa to już w ogóle. No, takie zwiększenie kondycji to już jest katastrofa. Ej, dobra widzowie, póki mamy Wilczura, on nam zostanie jeszcze przez parę odcinków, prawdopodobnie, zanim wbijemy 22 albo 23 level. Nie jakoś tak, żeby mieć nietoperza. Wyjdźcie, no, nadać mu jakieś imię, tak mi się wydaje. Jak już będziecie pisali tego demogorgona na czacie, żeby wygrać, żeby wygrać brasary, to możecie jeszcze właśnie dopisać imię dla, dla tego, dla psa. To w przyszłym odcinku jakoś go nazwiemy. Czy mam jakieś tutaj propozycje wstępne na, na imię dla niego? Jezus myślę, że Bruno jest całkiem spoko nazwą. możecie dać znać. Albo Szarik ewentualnie, Szarik też jest spoko, ale Bruno jakoś tak mi się chyba bardziej. Ej, jaka zajebiście, ładna jest ta kontrola oddechu. W końcu coś, co mi się podoba graficznie w 3D, jest jak fajnie. No, to, to to wygląda mega ten skill. Lepiej niż na 2D chyba nawet. Bardzo mi się podoba. Pyk. Wow, fajne. Ok. i jak chcę zobaczyć, jaką mam regenerację kondycji na pierwszym poziomie tej umiejętności. No 193. Zobaczymy, ile zaraz nam wskoczy. O, Jezus, o, ile, o ile przeżyjemy. 210. Okej, okay, nie jest źle i mamy jeden dodatkowy PA, fajnie. E, no fajnie byłoby też zabić tego zbira, bo w ogóle nam to nie wyszło w poprzedniej rundzie. Dobra, szarik też nie leci. O, szarik powiedział. No to, to chyba się już zapiszę w takim razie. Aj, no i cholera jasna, koniec challenge'u, no. A tak dobrze szło. Dobra, nie, no, te hersze nie do zrobienia. Zobaczcie, że zmarnowałem wasz czas na próbach bicia tego, tego potworka. No nie wyjdzie, nie wyjdzie, niestety. E, w tym momencie będziemy kończyli ten film. Myślę, że sobie już damy, damy spokój, chociaż zobaczmy, jak jeszcze dużo zostało. No nie, no tu jeszcze jest grupka, potem tam jeszcze jest czwórka. Nie do zrobienia, musimy wrócić silniejsi, ale spokojnie, na kolejnych Mistrzostwach Świata ich pokonam. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w tym odcinku, że mogliście tutaj sobie ze mną posiedzieć i posłuchać co ciekawego mam do powiedzenia w tym takim troszeczkę bardziej chyba podcastowym Broken Ranksie. E, no, czekam na Wasze komentarze tak naprawdę, e, jak Wam tak wsiada taka seria, że... Łączę jakby w jednej serii to i to, nie? Że tutaj troszeczkę questów, to, trochę jakiegoś challenge'u e, I robię to wszystko chronologicznie Moim zdaniem fajny patent, ale, ale to jeszcze myślę Dogadam z Wami, że tak powiem Więc z tej strony to już tyle Jeszcze teraz sobie na żywo e, Myślę, że to jest najlepszy sposób zrobić to na żywo Na żywo sobie wejdziemy na losowanie komentarzy I rozdamy sobie gest władcy po prostu Losowanie komentarzy Teraz muszę tylko tę stronę znaleźć, bo to była taka fajna stronka YouTube Random Comment Picker O, to jest ta strona, dobra, już Wam puszcza spółdziel Wezmę sobie kamerę trochę bardziej na środek, dam. Kopujemy sobie link z tego filmu, wklejamy go tutaj. Eee, Zresztą jakieś nowe opcje pododawali, patrzcie. Okej, okay, i teraz co? Mam 44 i mogę już kręcić, tak? A co z tym bananem? Co jeżeli na przykład wylosuje się komentarz bez banana? Ja bym chciał wpisać, że po prostu można było, wiecie, słowo kluczowe dać. No ale dobra, to najwyżej. No dobra, zobaczymy. Start. Losu, 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 losu. Banan jest, dobra. Mocium pan! Ej, to jest w ogóle? Zobaczcie, to jest w ogóle gościu, który wystąpił w poprzednim filmie. Ale farciarz, kurde bele. nie to, że się w odcinku pojawił, ale wyrzucił mnie z drużyny. Wyrzucił mnie z drużyny wtedy, jak te psy biliśmy. Nie, ale dobra, to tak. Banal mocium pan, dobrze było zobaczyć e, siebie na odcinku. Zobaczcie. Ale far, dobra. I ten gościu wygrywa e, właśnie gest władcy, więc gratulacje. Jeżeli to jest twoje pierwsze konto w Broker Run, masz 11 poziom, jakoś tak mniej więcej tam miałeś coś, coś tu w stylu. Teraz pewnie trochę podekspiłeś już w ten czas. Ale jeżeli to jest twoja pierwsza postać. To myślę, że Gaz będzie spoko takim kurde bufem na start, więc fajnie, chociaż pewnie i tak masz 140 poziom. To jest jakiś twój lolek czy coś takiego. No ale dobra. Gratulacje tutaj serdecznie dla zwycięzcy, ja dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie demogorgon w komentarzu, żeby wygrać brasary w kolejnym e, odcinku i tego Suborba też w kolejnym odcinku osobno. I dziękujemy jeszcze za RWS-owi jako sponsorowi tego kanału tak naprawdę na ten moment. E, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć!